Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Dzisiaj kolejne wideo. Pogubiłem się, który numer, aczkolwiek jedziemy. A więc moja strategia na zostanie, na bycie mm, mm, preferowanym fotografem w danym miejscu. A więc wybierzcie sobie miejsce, miejsce, gdzie robiliście ślub lub też nie. Miejsce, gdzie widzicie jakiś potencjał. Miejsce, które jest blisko do Was. Generalnie takie, jakie widzicie tam plusy, tak, czyli możliwe, że to będzie ym, będą wysokobudżetowe pary. Możliwe, że to będzie miejsce, które współgra z Waszą marką, współgra z typem ślubów, wesel, które chcecie fotografować, typem klientów, których chcecie fotografować. Czy to będzie jakiś zameczek, hotel, czy to będzie pole namiotowe, gdzie robią takie namioty jakieś w stylu cyrkowym, obojętne. I teraz, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że oni otrzymują całą masę maili, takich jak Cześć jestem z Bychu, chciałbym zostać u Was pod fotografem. Co zrobić, żeby być na tej liście? Słuchajcie, oni te maile rzucają do kosza. Możliwe, że oni mają w spamie 100 tysięcy takich maili. Pamiętajcie o tym, że oni widzą dwóch, trzech fotografów tygodniowo. Także widzą kogoś, kto robi zdjęcia. Dłużej niż Wy, kogoś, kto jest inny niż Wy, kogoś, kto, kogo może znają dłużej, kogoś, kto może zna ktoś personalnie w tym miejscu. Także słuchajcie, cała masa różnych zmiennych, dla których oni mogą być już na tych listach preferowanych, lub też mogą prędzej niż Wy się tam znaleźć. Ponieważ właśnie te zmienne będą wpływać na, na te decyzje. A więc, co ja, jaka jest moja strategia na bycie fotografem preferowanym w danym miejscu? Przede wszystkim, Jestem bardzo otwarty, jestem sobą. Jak przyjeżdżam do danego miejsca, jestem bardzo wesoły, chcę z wszystkimi rozmawiać, robię zdjęcia, jestem zachwycony, podoba mi się, chodzę, nie krytykuję, nie obnoszę się, że jestem fotografem, że ja będę tu robił zdjęcia. Jestem po prostu miłym, uprzejmym człowiekiem. Druga sprawa. Słuchajcie, staram się właśnie rozpoznać, kto tam rządzi, staram się być w tym miejscu, zanim przyjadę, wysyłam maila, dzwonię i mówię, słuchajcie, przyjadę, kogo, z kim rozmawiać na temat na przykład latania dronem, z kim rozmawiać na przykład robienia zdjęć, zapytać się może, gdzie jest tutaj lepiej zrobić portrety, gdzie lepiej zrobić zdjęcia grupowe, uwierzcie mi, zapytasz się ich o zdanie, a oni poczują się, że mają wpływ na to, jak oni będą wyglądać na Twoich zdjęciach, mają wpływ na to, zapytaj się, jaki mają Instagram, w sensie czy lepiej ich oznaczać może jako eventy, czy lepiej może jako śluby, czy, czy preferują zdjęcia w pionie, w poziomie. Słuchajcie, możliwe, że nikt ich o to nie pytał, a ktoś chciałby wyrazić swoją opinię. Także w ten sposób kolejną rzeczą, zanim jeszcze przyjadę, patrzę, staram się zobaczyć kim jest ta osoba, która, która rządzi, zajadę tam, staram się rozpoznać, czy to jest um, płyt żeńska, męska, czy to będzie można z kimś porozmawiać, zapytać yy, i, i znowu poprosić o... Jakieś wskazówki, jakieś po prostu ym, dodatkowe ewentualnie elementy, które mogą pomóc w pokazaniu szpary, jak również tego miejsca w, w sposób najlepszy, jaki jest możliwy. Kolejną rzeczą. Ym, Możliwe, że możesz tam zorganizować jakiś, jakąś sesję ymm, stylizowaną, sesję narzeczeńską. Może, możesz być blisko, opowiedzieć coś o tym, o tym miejscu, pokazać swoją twarz w internecie. Będę mówił o tym yy, w odcinku, o tym jak wykorzystuje YouTube'a, jakbym wykorzystywał YouTube'a, jakbym teraz zaczynał. A więc stwórz może filmik promocyjny yy, na temat tego miejsca. Powiedz im, słuchajcie, ja bym chciał, yy, ja będę nagrywał troszeczkę taki film, nie pytać ich, tylko powiedzieć im, co robisz. Ja będę nagrywał taki krótki film, Możliwe, że dłuższy, jeżeli chcielibyście, żeby troszeczkę był dłuższy film, może troszeczkę bardziej dokumentalny, a może osoba, koordynator, osoba zarządzająca, właściciel zgodziłby się na krótki wywiad, opowiedzieć o tym, co wy tu robicie, w jaki sposób, w jaki sposób można zachęcić pary, w jaki sposób można troszeczkę pokazać to miejsce w lepszym świetle, w dobrym świetle, w najlepszym świetle. I powiedzieć im, że słuchajcie, będę robił taki długi film na YouTuba, krótki na Shorts'y i kilka takich reelsów, rolek, jakkolwiek to nazwiecie, na Instagrama. Możliwe, że będę miał też taką serię i będziecie ujęci jako moi, jako miejsce, gdzie ja bardzo lubię robić zdjęcia, ponieważ znowu, jest fajne światło, są fajni ludzie, jest zawsze super atmosfera, bardzo łatwo się robi te zdjęcia, jesteście przyjacielscy dla pary i tak i tak dalej i tak dalej. I słuchajcie, oni wtedy aha, możecie im powiedzieć, że słuchajcie, zrobiliście tam sesję lub też planujecie ym, zrobić sesję stylizowaną na przykład we wtorek za dwa tygodnie, we wtorek. Słuchajcie, jak wam biznes już yy, jakby ucieknie i mi może między yy, właśnie w takich miesiącach jak teraz, czy też latem, yy, wiosną, tuż przed sezonem ślubnym yy, i zapytać ich, kiedy byście widzieli to, planuje coś takiego zrobić. Słuchajcie, ustawienie takiej sesji będzie trwało może zajmie mi jakiś miesiąc, a więc, może za miesiąc, zróbmy coś wspólnie. I słuchajcie, oni zobaczą, że jesteście kimś, kto chce pokazać ich w dobrym świetle, kto jest specjalistą w swojej dziedzinie, kto chce pomagać im sprzedać więcej wesel. Także takiego kogoś samoistnie chcą widzieć, samoistnie chcą zapraszać i możliwe, że zyskacie w ich oczach. Jako ktoś, kto właśnie na taką listę potencjalnie może wskoczyć, nie pytając o to, ponieważ nie pytajcie o to, czy możecie być na takiej liście. Jeżeli ktoś zapyta, czy chcielibyście być na takiej liście, jasne, jak najbardziej. I poczekać na tym, poczekać z tym, żeby oni sami zaproponowali. Jeżeli zapytają raz, zapytają ponownie. Słuchajcie, taki, taki, taka historia. Pewnie ją słyszeliście już, opowiadałem o niej już kilkakrotnie, a więc zrobiliśmy sesję stylizowaną w jednym miejscu. Było tam bardzo dużo różnych dostawców. Makijaż, włosy, torty dwa, dwie stylizacje, jeśli chodzi o stoły, dwie stylizacje, jeśli chodzi o papeterię, suknia, rzeczy z Zary, z HM-u, wideograf, pizza, kawa. I po tym zrobiliśmy w tym miejscu ym, sesję stylizowaną, potem zrobili, wysłałem im album i później ym, jedna z par, jedna z pań Dziewczyn, która tam pracuje, chciała zrobić sesję narzeczeńską, zrobiliśmy tą sesję narzeczeńską, później chcieli zrobić. Ktoś ma inny biznes, pracuje tam, ale ma inny biznes, chciał zrobić sesję wizerunkową swojego biznesu, zrobiliśmy tą sesję wizerunkową i słuchajcie, od tego się zaczęło właśnie taki, taki związek, taka współpraca i, i nawet robiąc to. Dla nie będąc na tej liście preferowanej, ale słuchajcie, zrobiłem yy, sesję narzeczeńską dla jednej z koordynatorek. I słuchajcie, jeżeli ona oprowadza kogoś po tym miejscu, ona ma ludzi z, ses z listy preferowanej, ale to są ludzie, którzy. To są tylko imiona nazwiska strony internetowe. To jest może ktoś, kto im płaci prowizję za to, a jeż, i w momencie kiedy zrobi tam ślub, czy będzie zarekomendowany, a ja jestem fizyczną osobą, która współpracuje, jest wesoła, jest miła, zrobiła film e, pokazujący to miejsce, przybija piątkę, jest fizycznie osobą, która żyje, można ją uszczypnąć, i, e, i, i, i jest jakby. Pomaga mm, sprzedawać, próbuje. Czy to idzie, czy nie, to w ogóle nie jest istotne, uwierzcie mi. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie, ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, zobaczyłem ten filmik na Instagramie, na YouTubie, czy też y, jestem z polecenia Zbycha i ten ktoś tam zabukuje. Oczywiście, tak. Pewnie skasują jakieś 20-30 tysięcy funtów i oczywiście, że to będzie potężna pomoc, jeśli chodzi o bycie preferowanym fotografem. Aczkolwiek same próby są już bardzo, bardzo mile widziane i bardzo pożądane. Kolejną rzeczą, słuchajcie, zrobicie tam cokolwiek ślub i wesele sesję stylizowaną, sesję narzeczeńską, czy też po prostu zrobicie serię zdjęć e, i zrobicie film, wyślijcie im to bezpłatnie. Dajcie im dostęp, pokażcie im, jak to prezentujecie swoim klientom, zadzwońcie, wyślijcie maila, wyślijcie przez Instagram, powiedzcie, słuchajcie, to są dla Was zdjęcia, to jest dla Was film, jest to wszystko bezpłatnie, umieśćcie sobie, gdzie chcecie. E, nawet nie wołajcie, żeby być oznaczonym to jest moja rada oczywiście ja nie wołam żeby być oznaczonym oni sami oznaczają oni sami proszą czy to dobrze oznaczone czy jakieś cechy hashtagi czy w jakiś sposób w lewo w prawo tak więc dajcie im zdjęcia pionowe Poziome, nie wierz, gdzie będą chcieli je dostarczyć, gdzie umieścić. Dajcie im możliwość ich wrzucenia na stronę. Zapytajcie, jaką mają, jak mają rozdzielczość, długość długiego boku na stronie. E, zapytajcie, czy chcą zdjęcia wysokiej jakości. Może chcą wydrukować je na jakieś ulotki, na jakieś targi. Może u siebie mają dni otwarte. I słuchajcie, uwierzcie mi, oni was zaproszą na te dni otwarte m, prędzej czy później. Tylko musicie. Te, te elementy, o których powiedziałem y, wcześniej, jakby każdy z nich jest, ma udział, bierze udział, a żeby właśnie tym preferowanym fotografem y, zostać. Słuchajcie, jak zrobicie ten ślub, róbcie, fotografujcie wszystko. Fotografujcie detale. Spytajcie się, czy oni mają coś, gdzie, y, co, co warto sfotografować, bo możliwe, że będziecie chcieli y, prosić o to, ażeby ten ślub był y, y, w magazynie jakimś, a więc wtedy jest bardzo ważne dużo detali, dużo y, z miejsca, gdzie jest organizowane wesele, i tak dalej, i tak dalej. Więc szerokie kadry, wąskie kadry. Bądźcie aktywni, słuchajcie, zróbcie z przodu, zróbcie z tyłu zdjęcia. Naprawdę umieśćcie, pokażcie siebie, że nie jesteście tylko tam, ażeby odwalić pańszczyznę, ale żeby faktycznie pokazać to miejsce z jak najlepszej strony. Uwierzcie mi w porównaniu do tych fotografów, którzy tą, są tam. Inaczej, w porównaniu do tych trzech fotografów, którzy są tam w tygodniu, może czterech, może dwóch, e, naprawdę wypadniecie dobrze, ponieważ inni są tam, nie robią tego wszystkiego, o którym wspomniałem wcześniej. A jeżeli robią, to robią tylko pewne rzeczy, nie robią absolutnie wszystkiego. Z tym Was zostawiam. Do zobaczenia, na razie pozdrawiam, cześć.